Proszę Pani, jesteśmy na uroczystej gali z okazji stulecia istnienia Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie. Znajdujemy się w Teatrze Polskim. Nie mogę tutaj nie zapytać u Pani tak naprawdę w pierwszej kolejności, jakie są wrażenia po dzisiejszym wydarzeniu? No ja jestem bardzo, może nie powiem, że zaskoczona, ale bardzo zadowolona. Sama oprawa tej imprezy, wyśmienici goście, święto polskich zapasów. Możemy się spotkać po takim dzisiejszym dniu. Myślę, że raz w roku powinna być taka impreza. Ja również jestem zachwycona, a przede wszystkim największą niespodzianką było to, że poznałam panią trenerkę mojej zawodniczki Natalii Strzałki. Myślałam, że trenuje mężczyzna Natalię, bo zawsze byłam z pani mężem na zgrupowaniach, na lidze, a dzisiaj pani do mnie podeszła i powiedziała, że trenuje od dziecka Natalkę. Jest tak fajną osobą, tak sympatyczną, że naprawdę powinnam poznać wcześniej. No właśnie, z jednej strony Ewelino, wręczałaś nagrody, czy to diamenty, czy certyfikaty dla trzech najlepszych zapaśników, mając na uwadze właśnie ten przekrój historii 100 lat, a z drugiej strony również i ty dzisiaj zostałaś odznaczona medalem przez Polski Związek Zapaśniczy. No właśnie, myślę, że w ramach podziękowania właśnie za współpracę między innymi z Sebastianem Jezierzańskim i z Natalią. Jeżeli w tej chwili zadam Tobie, jako trenerowi Natalki Strzałki, jeżeli chodzi o samą Natalię, czy Natalia jest osobą, która jednak słucha Ciebie jako trenera, czy jest to właśnie taka osoba, która wszystkie wskazówki, które Ty jej dajesz, czy ona to bierze pod uwagę, jaka ona jest na co dzień? Natalia na co dzień jest osobą bardzo sumienną. Myślę, że jestem dla niej osobą bardzo ważną w życiu i jestem chyba jedyną osobą, której ona w 100% wierzy i wykonuje wszelkie wskazówki moje. Bardzo się źle czuję, kiedy mnie nie ma przy niej, natomiast bardzo dobrze działa, jak ja jestem. To jest i plus, i minus, ale nam się współpracuje bardzo dobrze. Rozumiemy się bez słów praktycznie, wiemy o sobie wszystko i chyba na tym polega nasz sukces. No i właśnie od niedawna Natalia jest osobą podopieczną firmy ATT Ewelina Tobiasz, mając na uwadze, że jednak sportowcy zawczasu powinni myśleć o swoich inwestycjach na przyszłość w tym przypadku, jak i zarówno o bezpieczeństwie co do swojego majątku tak naprawdę. I z tego co wiem właśnie pomiędzy Eweliną Tobiasz a Natalką, między nimi właśnie istnieje ta współpraca. Powiedz, na czym właśnie ta współpraca polega? To myślę, że jest pytanie do pani Eweliny, natomiast myślę, że przez tą współpracę z panią Eweliną jak gdyby zaczęła myśleć inaczej o swojej przyszłości, o tym co będzie, kiedy przestanie trenować zapasy i to jest bardzo ważne i bardzo cenne, jak gdyby w jej rozwoju również, w samorozwoju. Mam powiedzieć, jak wygląda współpraca, tak? No to Natalia jest bardzo młodą zawodniczką i liczymy na co najmniej 3 medale olimpijskie jeszcze. Rewelacyjnie nam się z nią współpracuje, bardzo pozytywna dziewczyna, z silnym charakterem, uśmiechnięta zawsze, zresztą tym nas kupiła, że cały czas się uśmiechała, przychodziła, zagadywała, rewelacyjna osoba, no i silna, no i myślę, że ma potencjał duży, bo to już pani trenerka. Nie mogę nie zapytać, jak często właśnie ty jako trener musisz spotykać się właśnie z Natalią? Czy to jest kilka razy w tygodniu, czy codziennie? Jak to tak naprawdę na co dzień wygląda? Na co dzień wygląda to tak, że widzimy się codziennie pomiędzy obozami, tak? Na zgrupowaniach, kiedy mnie nie ma przy niej, to rozmawiamy przez telefon. To są nasze rozmowy telefoniczne. Ja wiem, kiedy jest źle, wiem, kiedy jest dobrze, wiem, kiedy zadzwonić, wiem, kiedy odpuścić. Więc tak wygląda nasza współpraca. A kiedy na przykład ty wiesz, że trzeba, że należy odpuścić, co przez to masz na uwadze? To przez to mam na uwadze, że zostawiam ją samą sobie. Nie jestem, jak gdyby nie naciskam na nią, żeby ze mną rozmawiała w danej chwili. Daję jej czas, żeby ona się sama do mnie odezwała, ale wyczuwam i wiem, kiedy dzieje się coś złego. No właśnie dzisiaj w trakcie gali był wyemitowany jeden z filmów, gdzie pewien trener, oczywiście legenda polskich zapaśników, właśnie mówił, aby właśnie być tym dobrym zapaśnikiem, trzeba wszystko odstawić i tylko zapasami się zająć. Czy to prawda? Tak, w 100% zgadzam się, z tym podpisuję się pod tym, że aby osiągnąć sukces w sporcie, w zapasach,
trzeba postawić po prostu na jedną kartę. Wszystko inne na bok i tylko trzeba po prostu myśleć o zapasach. Zapasy są na pierwszym miejscu, a reszta inne po prostu jest dodatkiem. Kiedy sobie to poukładamy, dojdziemy do sukcesu. A jeżeli będziemy mieć inne rzeczy po drodze, a zapasy gdzieś tam, no to niestety ciężko będzie doszukać się i szukać i gonić tego sukcesu. A co Pani chciałaby się życzyć Natalii, a przede wszystkim jeżeli chodzi o Ciebie jako trenera? Bo tak, z jednej strony mamy tutaj trenera, a z drugiej strony mamy tutaj patrona Natalii. Ja chciałabym jej życzyć, aby była uparta, aby dalej dążyła do swojego upragnionego celu, aby skoncentrowała się tylko na sobie, żeby porzuciła wszystkie inne myśli i naprawdę koncentracja tylko i wyłącznie na sobie. I gwarantuję, że będzie dobrze. A ja kilku złotych medali na olimpiadzie, dużo diamentów i żeby z nami jeszcze bardzo długo współpracowała i żeby się uśmiechała cały czas.